Witamy trzeciego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach 2021. Dziś dzień dedykowany służbom mundurowym podległym ministrowi spraw wewnętrznych. Dla nas to także był obfitujący dzień w setki wrażeń. Otrzymaliśmy nagrodę Dumny Weteran. Jesteśmy tym ramieniem przemysłowym Polskich Sił Zbrojnych. Wy walczycie, walczyliście, oddawaliście życie, zdrowie za ojczyznę. Naszą misją, ja ją tak rozumiem, jest też to, żeby pomagać tym, którzy też w dużej mierze eksploatują nasz sprzęt i na naszym sprzęcie walczą i też tracą zdrowie, więc tym bardziej dziękuję bardzo i mogę jasno powiedzieć, że nie zostawimy Was, dalej będziemy z Wami, będziemy pomagać na tyle, ile oczywiście możemy, ale tak jak Pan Prezes wspomniał, ta odległość po Przekątnej nie jest absolutnie przeszkodą dla mnie osobiście i dla Huty Stalowa Wola też nie, tym bardziej, że w tamtym regionie nasz sprzęt również jest eksploatowany obecnie przez żołnierzy, więc tym bardziej zawsze jest nam miło gościć u Państwa. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Przez cały dzień prezentowaliśmy również nasze nowości tegorocznych targów. Wśród nich moździerz 120 mm na zmodyfikowanym lekkim podwoziu gąsienicowym z zawieszeniem hydropneumatycznym. Jest to moździerz 120 mm na podwoziu gąsienicowym, który posiada autonomiczną wieżę. Zasięg podniowy tego pojazdu to jest 10 km. To jest projekt Huty Stalowa Wola i system wieżowy, jak i podwozie gąsienicowe. Ten system wieżowy również jest posadowiony na pojazdzie KTR Somak, który obecnie jest w Siłach Zbrojnych. Służy do zwalczania umocnień, siły żywej wroga. Strzelać może trajektorię balistyczną, jak również dzięki celownikowi do strzelania na wprost może strzelać do obiektów w zasięgu wzroku takim torem płaskim. Our cooperation with Huta Stalowa Wola on Wisła Phase 1 has been excellent. We're really happy with our partnership and to see the results of our hard work together here presented at MSPO. Together we have integrated and produced a Patriot M903 launcher for the Wisła Phase 1 program. We intend to continue to work with Huta Stalowa Wola on Patriot programs and other programs for the Ministry of Defense. We are very happy to see our first M903 launcher delivered
and here at MSPO, and looking forward to the second launcher being delivered soon in September. We also see a lot of opportunity to continue to work with Huta Stola Vivola for other Patriot nations and to pursue other export opportunities together.